Nie będę zmieniał obiektywu. Dzień dobry. Jesteśmy. Czy tam widać? Światło, światło. Padać zaczęło. Światło. No padać zaczęło. Troszkę. Dobry. Dobry. Ale jesteśmy w Izerach. Po roku? Po roku, nie? Może jakieś piwo teraz, skoro pada. To byliśmy już u Stasia. Już hydracja została wykonana. Ale wiśniowa? Nie, wiśniowa. Ale po jednym małym było spokojnie, spokojnie. Jesteśmy grzeczni. Tak bez spiny. Tak bez spiny na 3 dni. Jest piątek w ogóle. Który jest 23. Tak, tak. Dzisiaj dzieci kończą szkołę. Mieliśmy po drodze parę tych, ale jest godzina 13:40, a my już jesteśmy w Kuppelhauser. No, trochę poszczywa dzisiaj niestety, zobaczcie. I tak będzie. No, dzisiaj tak będzie. Jutro ma być spokój. Znaczy o 8 ma skończyć padać i potem ma być słoneczko. Akurat, tak będziemy się tam kładli spać. To się wytnie. No, ale w każdym razie, jak gdyby jutro już ma być słonecznie i fajnie, ale dzisiaj tak poszczywa trochę i trzeba tak delikatniej. No sprzęt, bo to wiadomo, że my to możemy tylko zamknąć, nie jesteśmy z cukru. Tak. Ja jestem słodki. Fotobombing? Film bombing? Film bombing, tak. Tak, ale dzisiaj krótka trasa. Bo dzisiaj Stasiu, ze Stasia do chatki turystów. Dzień dobry. Dobry. Taki sobie, nie? Bo pada. Ale tam będzie jakieś jedzonko i potem po jedzonku już idziemy sobie biwaczyć. O. Tam się rozbijemy i gdzieś pewnie jeszcze w chatce turystów odpalimy kamerę. Tak. Tak to trzeba trochę chować dzisiaj, bo taka jest pogoda, taka se. Najgorsze jest to, że tak, chmura jasno, pada, chmura, pada. Dzień dobry, to wasz ja. No pada, pada, no pada. Ale to dobrze, bo przynajmniej nie widać, że jesteśmy styrani i spoceni. Ale w ogóle jest sucho. Ale w ogóle jest, znaczy, jak najzer jest sucho, no. Czy jest tak, jest wilgotno, bo wiadomo, że ostatnio, powiedzmy to Izery, nie? No, tutaj życie. Wilgotno, jak gdyby, ale idziecie do Stasia i macie na przykład w toalecie od razu chusteczki nawilżane, czy macie nawilżany papier toaletowy, bo tu jest zawsze tak wilgotno, że wszystko jest po prostu mokre. Ale szliśmy po drodze i tak jak zawsze rowy, tutaj wszystko jest pełne wody, tak, teraz jest słabo i jak trochę skończysz czać i będę mógł z aparatem wyjść spod daszka, to pójdziemy, zobaczymy sobie, jak Izera wygląda, ale ja stąd widzę, że jest słabo. Nie, zaraz sobie ten, zaraz się napiję. Że jest słabo, to znaczy jest niski poziom wody generalnie. To znaczy, że jest suchawo. Izera prezentuje sobą niski poziom. Aha, pada, pada i wszyscy na... Było pusto w ogóle na szlaku, minęło nas chyba 3 rowerzystów, a teraz zatrzymaliśmy się na chwilę w Kuppelhauser i idzie kupa ludzi zeszło i jest spokojnie, ale to dlatego, że właśnie zaczęło trochę popadywać, nie? Więc ten, skończy, to pójdziemy sobie na deserkę. Trochę taka szaróweczka, no. Nawet nie wiem, kurde, ile jest ISO. Dobra, 800, może być. W ogóle to jest śmietnik. Straszny śmietnik. W ogóle, słuchajcie, no jak jeździcie w Izery, no naprawdę, kurde, petów, butelka, o. Dużo butelek, Oshi, mineralka. A już co się dzieje tam z tyłu, to... No, prezerwatywy z gaciami i z papierami toaletowymi. Ktoś gaci zapomniał? Albo nie zdążył, nie? I po prostu zamiast się wytrzeć, to się przewinął. Albo przewinęła. Ciężko stwierdzić. A nie sprawdzałeś, czy męskie, czy damskie? Nie, nie. Ale i tak za małe. W ogóle jest bardzo mało wody, nie? Jo, idziemy w ogóle tak. Idziemy sobie na wodę. Ale idę z tobą. No to chodźmy. I teraz się... Najgorsze jest to, że jest mega wilgotno, nie? Czekajcie, bo tu gdzieś jest taki kurde pypeć. Co by go trochę... Się nie nagrywało dawno, co? No, światło trochę przykręci, bo się trochę za jasno zrobiło. Dawno się nie nagrywało, ale aparat jeszcze tak w ręku ciężki nie jest, tylko człowiek zdziczał, nie? No, tak jest. Po takiej przerwie to tak człowiek ten, nie? Znowu się wstydzisz mówić do aparatu przy ludziach, nie? Nie masz tak? A czy ja to tak mam cały czas? Nie, głupiemu to nie przeszkadza. O, to dziękuję. Dobra, w ogóle gadaliśmy, że jest mało wody. I teraz tam po drugiej stronie, jak już się odsłania brzeg i te takie przypelki z piachu, z wiru i tak dalej, to znaczy, że już jest mało wody, nie? Zobaczcie. O, wezmę sobie ten ekranik, se złożę.
Jest, jest. Zobacz, tam jest normalnie przecież plażyczka. No, tam już plażyczka jest, jest, to już. Wyspa na środku, jest mało wody. No. Bo byliśmy tu ze 2 lata temu. Wtedy tak lało? Tak, pozdrawiamy chłopaków z Lab Trekkinga, bo wtedy nad mostkiem chłopaki spali i w nocy musieli się ewakuować, bo się bali, że ich izera wyczyści z wiatki. Tak podeszła woda wtedy. Ale wtedy jak się obudziliśmy rano, huk był straszny i naprawdę izera była bardzo, bardzo wysoko. A teraz no widać, że nie jest ten. Strasznie zażelaziona, polecam uzdatniacz wody był. A wiesz co mówisz, bo tam przerabiałem się. Przerabiałem, tak. Idę po aparat, pstyknę na jakąś fotkę. Ale w ogóle najlepszym pomysłem jest przyjechanie tutaj nie tylko na weekend, ale na przykład w piątek, bo myśmy przyjechali w piątek rano i to trzeba przeżyć raz, nie? Bo w Izerach, jak się przyjedzie czasami w weekend w sezonie, jest to jest tłoczno, tym bardziej tu na czerwonym szlaku coś. A teraz jesteśmy sami w ogóle, nie? To jest petarda uczucie, nie? Jak, bo to jest tak, tam jest daleko prosto i tam jest daleko prosto. Tak, i nikogo nie ma. Nie ma ducha, nie? No, petarda. Przekrzywiła mi się kamera. No, jest mało ludzi. Naprawdę, rowerzyści są tylko w zasadzie. Bo pieszych to widzieliśmy tylko do Stacha, jak doszli, nie? Z dołu do Stacha. Tak, tutaj tylko rowerzyści byli. Na elektrycznych rowerach, żeby nie było, bo... Znaczy nie, no dobra, było paru na zwykłych, nie? Nie to, żebym zazdraszczał, po prostu jest łatwiej. Taka nowoczesność na szlaku. O ja, wszystko się lepi, już w plecaku też. No, wilgotność jest słaba. Znaczy słaba, jest wysoka po prostu, jak to w Izerach, nie? Ale jednak człowiek tęskni za tym miejscem. Wciul tęskni. Kurde, ile razy już tu byłem. I za każdym razem jest kurde fajnie. Przyjeżdżajcie, Izery. Bo to jest tak, jak pojedziemy gdzieś, gdzie rzadko jesteśmy, albo gdzie jeszcze nie byliśmy, to jest takie odczucie nowości, wiesz, wow, fajne widoczki. A tutaj jest jak w Borach. Ja mam to tu i w Borach mam to samo, że przyjeżdżasz nawet w te same miejsca, ale za każdym razem jest inaczej, nie? Coś innego widzisz, coś, ale się czujesz jak w domu. Jak nie? Jesteś już w domu, no. Już znasz szlaki, wszystko. Tak. To jest spoczko. Spoczko jest też to, że... Jak już się tu jest entym razem i człowiek wie, w których miejscach odpoczywa, dokąd idzie, dokąd zmierza, jakie są odległe, bo to też jest spoko, nie? A szczególnie jak jesteście grubym trolem, to jeżeli gdzieś idziecie... Właśnie? Nie, nie, spokojnie, mówimy o sobie. Aha. Ten, jak już gdzieś idziecie i nie wiecie, jak jest daleko, no nie macie GPS-u, na przykład nie włączycie sobie mapy i czekaj, tak, każdy kolejny zakręt to męczy psychicznie, a jak już wiecie, gdzie jest, co jest, jak daleko jest, to w ogóle was to nie ma. Myśmy tu od Stacha że żadnego postoju nie zrobili. To nie jest długo. To jest ile? Z półtora? Dwa. Dwa? 2 kilometry. No to od Stacha... Mniej więcej Kubelhauser jest na połowie czerwonego między Stachem a chatką górzystów, nie? Między Orlem, bo tak ludzie, którzy nie wiedzą, to między... Tak, a między Orlem, tak. Między schroniskiem Orla, schroniskiem chatka górzystów. No. To żeśmy dwa kilo żeśmy strzelili w ogóle na wdechu. Na jednym tym. W ogóle bez zatrzymania, bez... Ale już wiadomo, gdzie idziesz, jak jest daleko. Tym bardziej, że dzisiaj na tym wdechu jest trochę gorzej, bo jest straszny taka duchota. Tak, nie? Trzeba troszeczkę sobie skrzela wyhodować dzisiaj. No jest duszno. Ale dobrze, że jest chłodno. Bo jeszcze jakby palnik był teraz z nieba, to koniec. Jakby teraz zaczęło grzać i to by wstało, co wypadało, to byśmy naprawdę, byśmy potrzebowali skrzela mieć, a nie ten płuca. Daj mi klapkę. A patrz, on wie za ciemno, cholera. Więcej światła!
karabanienia aparatów. Bo wiecie, Izery to iglak, nie? I tam jest jedno drzewo liściaste. Bardzo fajnie wygląda. No tylko trzeba było teraz tak, zdjąć plecak, zdjąć obiektyw, wymienić na drugi obiektyw. No albo lecieć tam, no ale... Nie jestem fanboyem jak gdyby biegania w tej nazad. O! Ale doszliśmy do wniosku w ogóle, bo tak, ty będziesz nagrywał film o kleszczach. Tak. Dobrze. To na kanale Umarasa znajdziecie film o kleszczach. Ale już wam mogę powiedzieć, że najlepszy sposób na kleszcze to jest cholesterol. To wam później opowiem. Ale działa, diklesy, triklesy, nie, cholesterol to jest w ogóle świetny środek na kleszcze. Bo już się bałem, że nie włączyłem nagrywania i dole do tego aparatu, nie? Tak. Próba. Raz, dwa, trzy. U mnie kiedyś ktoś na klatce schodowej wziął flamaster i na ścianie napisał raz, dwa, trzy, próba flamastra. O. O. Typa po nogi, daj. No dobra. Choć, bo nie chciałbym się zabić. A jeszcze bardziej szkoda by było aparatu, więc... Idziemy, jeszcze mam kawałeczek do chatki górzystów i... Wyjdźmy z tego tunelu, zanim zdechniemy. Tak. Fajnie jest. Słońce wyszło. Elegancko. Tylko, że jest zaduch, nie? Jak się wejdzie, jak idziemy od Orla do chatki górzystów, już się zmęczyłem. Jak idziemy od Orla do chatki górzystów, to pewnymi fragmentami się przechodzi przez takie tunele roślinności karłowatej. I tam powietrze stoi i wtedy nie jest fajnie. Niskorosłej. A przepraszam, niskorosłej, tak, bo to policzę poprawność teraz. Dobrze, niskorosłej. Bo żeśmy wyszli na polankę, proszę bardzo. O, tam, tak, powietrze nie jest za bardzo przejrzyste, ale to ze względu na to, że padało i teraz się wszystko unosi, wiadomo, nie? Ale tam już przed nami jest chatka górzystów. W ogóle pomimo tego, że jest zaduch, to się dzisiaj świetnie idzie. Stu moment, kurde, od Orla do Kuppelhauser. Patelka. Pa, coś tu się wydarzyło w ogóle. Ktoś musiał zasuwać, że patelkę. Ej, ale to jest chyba... A nie, to jest skarpeta, rzeczywiście. Ja myślę, że to rękawiczka, nie? Rękawiczka w czerwcu. Ej, no dobra, mogę tu nie zostać. Ale to, że ktoś kupił skarpetę na drzewie, to tak na moje oko, to tak ze 3 lata, 4. Tak, te dzieci tak szybko rosną, że skarpety kupią po drodze, nie? Ale wracam do tego, że super idzie. Naprawdę to od Stasia, czyli od Orla do chatki do Kuppelhauser. Moment, bez przystanku. I teraz już jesteśmy w zasadzie pod chatką burzystów. A wystartowaliśmy, była która, pamiętasz? Nie spojrzałem na zegar. Ale długo siedzieliśmy w chatce, nie? Bo padało, bo to, bo tamto. No ale jest 15 z minutami. Panie. Jeszcze będzie czasu na piwaczenie. Nie no, idziemy jeszcze na wodnienie. Miodowe, wiśniowe, może będzie miodowe? O, miodowe, rabuniowko. Trzeba się nawadniać. No, mokre plecy. Tak jak zajmuję plecak, to pożałowałem, że nie wziąłem tej koszuli, ale... A nie masz tej bluzy nic? Nie, ja mam brubeka na wieczór marynowca. No tak, no. I wziąłem puchówkę, bo puchówkę mam zawsze, nie? Nawet jakieś lato, też mam, też wziąłem puchówkę. Ale ja też bluzę wziąłem, taką cienką, wiesz, bluzę, a, nie? Nie, ja nie tak. Bluzę, ale to mogłeś wziąć tą, bo rzeczywiście gwizda trochę tak, ten. Nie, to. Bo jesteśmy w gadce górzystów. Tam. W gadce chórzystów. Gadce chórzystów. Bo zmotoryzowanych nie obsługujemy. I tak. W ogóle chatę, jakąś grupkę w ogóle turystów spotkaliśmy, ale to byli jedyni, nie? No i a tu któregoś na rowerze jeszcze jest jeden. No, nikogo nie ma. Ale pusto, dzisiaj tak, to, dzisiaj fajnie, to są pustki. No. Tygodnie i w piątek jest spoko, dopiero dzisiaj wieczorkiem, pod wieczór, no i jutro będzie. No bo dzisiaj impreza u Stacha, nie? No to wiadomo, że... Impreza w Orlu i jeszcze jest pierwszy weekend wakacji, nie? No tak, no pewnie będzie, tam. Bo jutro po 8 już ma być słońce, więc na pewno będzie ludzi, no. Ale dzisiaj jest pusto. W zasadzie to mówię, tu no na palcach ręki można policzyć. O, słońce wyszło, o. Ej, idę coś pokazać twoim ludziom. Ej, co idziesz pokazać? Patrz, co sobie kupiłem.
Kupiłem sobie, bo ci mówiłem, to za 4 dychy kupiłem w promocji. No musiał się odsunąć, bo 16, ale to ten. Bufa. Ale chłodzący, jaki fajny. I w mapę jest, pa, tu jest Mato Grosso, tu jest Boliwia, to jest jeszcze gdzieś za Wąbrzeźnem. Ej, to rzeczywiście, może ci pomóc. No, ale tak, ciekawe czy szybko schnie, bo oczywiście zgnoiłem potem, jestem ciekawy czy wyschnie. A, na słoneczko. A, słoneczko. I już teraz nie chcę się chować. Dobrze, mogłoby tak zostać. O, i plecy wyschną. No. Bo dobry pomysł, taka bawełniana koszulka to jest zawsze dobry pomysł po plecach, naprawdę. Czyli się wydaje, to kapie, kurde, z tego. No, no kapie. A, no bo to był tak, wywiewa z tych, tak, z szpar. Tak jakby z rynien wywiewało w ogóle, wiesz, to po prostu kapie po środku z rynien. Chyba wywiewa z rynien, no. Chyba tak. Chyba wywiewa, a może... A może byśmy się nawodnili? A może, dobra. Ale to chcesz iść do środka, jak wyszło słońce, czy nie? Nie, jak wyszło słońce, to wyczekajmy jeszcze chwilę i zaraz no, idziemy. No, plecy. Zobaczymy, co się stanie z głowy. Bo tak przechodzą takie chmury. Raz jest słońce, raz... Daj, no, tam jest ciemno, zobacz, nie? Tak, a tam jest niebieskie. Tam jest znowu czarno. Tam też jest taki czarny. A chmury w ogóle tak idą... Tak, normalnie. Tak, normalnie, tak. Tak na skąd lecą, nie? Normalnie idą. Tak, normalnie tam idą, nie? Przepraszam, wychodzę ci z Klary, żebyś mi przeszkadzał. Ale spokojnie, nie przeszkadzasz. A w ogóle dzisiaj pierwszy raz widzieliśmy na szlaku od Orla do chatki górzystów, widzieliśmy Straż Leśną. Teraz pierwszy tutaj tak. W życiu. Albo nie pamiętam, ale nie, zazwyczaj tam w tamtym miejscu nigdy nie byliśmy w takim stanie, żeby nie pamiętać, nie? No to w ogóle nie bywamy w takim stanie. No nie, 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 nie. Mamy permanentną, dobrą pamięć. Tak. To są nie zapominajcie. Nie wiem, mam taką dosyć kiepską orientację w roślinach. Znaczy, one są niespożywcze, te rośliny. O, dzień doberek. Zgodnie z przewidywaniami o 8 przestało padać. Oj. Która? No, 2:30. No. Leci z drzew jeszcze. I myślę, że to już jakiś czas leciało, wiesz? Że... No, mieliśmy bardzo piękną mgiełkę, ale nie zdążyliśmy zrobić zdjęcia. O tam z strumyczkiem. Bo tam jesteśmy rozbici. O. Tu się robi kawusia. Maraz właśnie rzeźbi kawusie. I wczorajszy wieczór jesteśmy niedaleko chatki górzystów. Przepiękne tereny tutaj. Zieloność. Tylko jedna wada, ale to taka wada, o Jezus Maria. Są tu meszki, które nie znają żadnej świętości. Tak. Ale wszędzie, do nosa, do uszu, do gardła, po prostu wieczorem, dopóki tak się dobrze nie ochłodziło i nie przyciemniło, to był dramat. Także jakieś brosy, mugi i tak dalej, naprawdę mile widziane. Bo... No nie widzieliśmy. Tak. Ale one są jakieś w ogóle takie mocno mikre. Tak, ale za to jak ugryzą, to nie mikre się robią bąble po tym. Także polecamy jakiegoś brosa, albo mówię, albo no, jakąś mugę, cokolwiek, bo wzięliśmy tylko taki preparat, żeby sobie spodnie na kleszcze popryskać, a nie braliśmy nic na komary, no bo tu komarów w zasadzie to nie ma, nie? No ale te muszki to jest tragedia. No to zobaczcie. Jakby na nagraniu były jakieś artefakty z rana, to sorry, bo po prostu jest taka wilgoć, że osadza się na wszystkim, na szkle od obiektywu, na aparacie, no jak to w wizerach, nie, rano, a aparat trzymam w hamaku, więc tam troszkę wyższa temperatura, jak go wyjmę, zanim to wszystko się wyrówna, temperatura, to się osadza niestety, niestety się osadza wilgoć, mgiełka na szkle i wszędzie, no. Idziemy zrobić sobie kawkę i jak zrobimy sobie kawkę, zrobimy sobie śniadanko i będziemy ruszać dalej. Dobra, obóz jest prawie zwinięty. Tak, tam jest już miejsce po obozie uprzątnięte. Woreczek na śmieci leży ze spakowanymi śmieciami. Tu jeszcze kuchnia Marasa. Ekraniku. Ale generalnie mieliśmy nadzieję, że rano te muszki nie wrócą. Meszki. Wróciły. A druga sprawa jest taka, że niestety wilgoć, nie? I do spółki z kolegą Marką stwierdziliśmy, że to nie jest ta wilgoć,
na którą liczyliśmy, więc zbieramy się jak najszybciej. Przydałoby się trochę słonka, żeby się przesuszyć. Tak, that's not the wilgoć I am looking for. Feel the wilgoć. Moist. Tak, ale ze względu na te muszki zaczęliśmy się zastanawiać, czy idziemy teraz sobie, bo tak, wracamy teraz sobie do chatki górzystów na chwilę, potem wrócimy sobie do żółtego szlaku. Czerwonego. I tam do rozdroża. Żółty jest tu, tak. Żółtym wrócimy do chatki i czerwonym potem do rozdroża, tak. No i dalej się zastanawiamy, czy iść znowu nad wodę i ryzykować te meszki. Ja wiem, że ich pewnie nie widzicie w kamerze, ale to są chmary i to wchodzi wszędzie, do nosa, do uszu. Ej, ale naprawdę są dużo mniejsze niż na przykład w centralnej Polsce. One są takie ledwo je widać, takie kropeczki. Tak, takie kropeczki, ale jak szczypią, to za to jakby były trochę większe jak te kropeczki. Bo gryzą. No czy iść w miejsce, gdzie nie ma wody i może tam spróbować się uwolnić od tych meszek. Więc na razie idziemy do chatki górzystów i dalej będziemy podejmować, znaczy musimy podjąć decyzję, jak będziemy na czerwonym szlaku na rozdrożu przy zamostkiem od chatki górzystów. To tam musimy podjąć decyzję. Więc idziemy teraz chyba do chatki górzystów. Zjedliśmy sobie, jak to się nazywało? Ale Seba? Ale Seba, nie. Jaka Seba? Jaka Seba? Jaki Seba? Jaki Seba, o. Znaczy tak w zasadzie to się nazywało Jaki Soba. No ale generalnie słowotwórstwo w Izerach jest raczej takim pożądanym dodatkiem do towarzystwa, więc jest jaki Seba. Znaczy wypełniający żołądek makaron zalewany gorącą wodą, tak w skrócie. Więc idziemy jeszcze do chatki górzystów, dorzucić do tego jakieś trochę takich energetycznych kalorii. Mamy na przykład, nie wiem, wsiółce zamków, które są lekkie i wysokoenergetyczne i właśnie chyba pójdziemy tam, usiądziemy. Może by jakieś słonko wyszło, to by chociaż tarpy przesuszył, bo mokre, nawet to co w plecaku było, jest takie, czuć taką wilgocią, nie? No to Izery są niestety. I ten, to jest ten minus, tak? Przy wszystkich plusach, tych widokach, tych szumiących potokach, tej zieleni tutaj, to nie ma takiego Photoshopa i nie ma takiego programu, który byłby w stanie suwakami te kolory tu wyciągnąć. To jest super. No, meszki nie super i wilgoć niestety nie super. Ale zapowiadali, że dzisiaj będzie słońce. Co prawda jakby tak nienachalnie, ale poczekamy z czasem, zobaczymy. Czy wy widzicie, ile tego tu lata? Nie widać ich chyba, wiesz, bo one są naprawdę maleńskie. Wiesz co, może będzie widać. Nałożymy w postprodukcji. Jest to okropne. Z powrotem jesteśmy w chatce górzystów. Można śniadanko dobre zjeść, chociaż my dzisiaj... Boże, jak to się nazywało? Jaki Seba. Jaki Seba. Jaki Seba spowodował, że nic tu nie wziąłem, za to coś tu zostawiłem. Ale nie było złe. Pikantne. Nie, dobre było. Nie, dobre było. Dobre było. No, tak, przyjechałem ten, trochę opuściłem. W ogóle wyszło słoneczko, więc może się trochę tarw marasa, można wodę wyciskać, nie? Magazynuje. On waży, ile on waży normalnie? Pół kilo? No teraz to z kilo ma. Bez kitu. Ej, plecak też jest cięższy, bo wszystko jest mokre. No. Żeśmy upili płynów, ale za to naciągnęliśmy wodą. Tylko mam nadzieję, że się uda nam przed pójściem spać gdzieś rozwiesić. Żeby śpiworki podsuszyć. Może u Stacha by się uda, ciekawe jak się ten... Jakbyśmy poszli na Krobulca, to na Krobulcu będziemy na otwartym terenie, też mokro, ale jest od 14, od 15 nawet słońce. No, akurat, no, trochę podsuszyć, bo taka jest, może tak, jak zwijałem z piwu, to nie był taki jakiś bardzo wilgotny, ale czułeś tą wilgoć, nie, że przechodzi. No. Tak, że nie, a no i strasznie się ten, ponieważ temperatura spadła trochę i się trawa strasznie skropiła woda na wszystkich trawach, na wszystkim, więc gdybyśmy szli kawałeczek poza szlakiem, to buty spodnie też. No ale pokazuje, że jest 15 stopni, a czekaj, zobaczmy na tym. No podejrzewam, że punkt rosy jest to 16. Termometr.
metrze to generuje to 16, tak? No. Bo mam to będziesz tak jechał. No. Plan jest taki, bo... Będzie nakierowywał się na cel. Ponieważ to meczki nie chcemy nad wodą dzisiaj znowu, bo to straszna mordęga. To pójdziemy sobie na kogulca bez wody. Czyli teraz wracamy sobie do Stasia na spokojnie i u Stasia jakiś obiad co zjemy, powinien być w Orlu odpalony grill, czy może jakaś kiełba z grilla, coś. Kaszaneczka. O, kaszany lubię bardzo. Jeszcze w tym roku nie mieliśmy kaszany takiej grillowanej, ja nie jadłem. Ja też nie. Nie? A nie ma Bonda, bo tak to już burgery zjedli, ale... Jakby był Bondo, to już musieliśmy zjeść wszystko. No tak. Pozdro, Bondusz. Ej, mam pomysł. No. Bo ja specjalnie za to, że nie ma Bonda. Nagrywasz? No. Specjalnie dlatego, że nie ma Bonda. Kupiłem na jego cześć. Śmiej żelki kwaśne. I możesz na filmie byś mógł zrobić takie zdjęcie Bonda czarno-białe, jakby nie żył, bo go z nami nie ma. I możemy w ramach hołdu dla Bonda zjeść kwaśnego śmieżelka, które są okropne, ale je wziąłem specjalnie. A co po to, żeby taką ryfę, żeby wywalić, nie? Żeby tak wiesz, że tak A może by go tak wiesz, a może by go tak nałożył ze zdjęcia i tak go zrobił czarno-białego, pół przezroczystego. O, takie to no. Bonda i śmieżelki kwaśne. Nie wiadomo, co jest bardziej kwaśne. Bondo czy te śmieżelki. Kwaśny jest ten żart na pewno, ale... Czekaj, są tu gdzieś, na 100%. Chyba, że zostawiliśmy w samochodzie, ale to się wtedy wścieknę. No ale nie, ale przecież... Nie, no dobra. Co? Ale teraz? No, a później chcesz? No dobra. Tu... Możemy tu albo na Krogulcu możemy zrobić to. Możemy to zrobić na Krogulcu. Dawaj po śmiejżelku teraz. Dobra. I po śmiejżelku na Krogulcu. Zobaczymy, gdzie lepiej wyjdzie. Dobra. Trochę krzywo będzie, bo mam taki statyw. Czekaj, odstawię. Czekaj. Dalej. O, i tu się ten Bonda stawi tu w tym miejscu. O, będzie tak. Proszę śmiejżelkę. Mam wykręcacze mordy, nie? Za Bonda szkoda, że go z nami nie ma. On to lubi. Nie? Polecamy. Ja wiem, nie? Tak, ja mam. O Jezu. Nie do końca miałem to na myśli, jak mówiłem, żebyśmy zarzucili kwasa. Nie mam ogóle. Tak, się mówiła, że wyrywa uszy. Następny przyjazd. O mój Boże. Jak się tego? Bondo, zobacz, jak jestem skłonny do poświęceń za ciebie. Nie? Nie. Smacznego. Dobra, to też jeszcze samego nie kwasiło. Na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę. Bonda. Chociaż nie wiem, czy to pasuje w tym kontekście. Ale dobra, pokój już dam. To smakuje jak coś do jedzenia, nie? To smakuje jak coś do, nie wiem, przemysłowego. Że nie powinno wpadać do ryja, tylko po powiekę. Albo to się powinno wrzucać do spłuszki, żeby czyściło. Lepsze od kreta. Ja lubię śmieżelki, ani. Już może sobie pozwolić. Dobra, Bondo, wracaj do pracy. O, ale można się wyluzować w tych miejscach. W ogóle dla wszystkich, którzy są uzależnieni od elektroniki, tu nie ma zasięgu. Czy Maras, złapałeś teraz, nie? Złapała mi całe szczęście, bo miałem paczkę do odebrania, poprosiłem Bondo, żeby mi paczkę odebrał, bo klops by był. I włączam sporządzam samolot. Ostatni zasięg, który wczoraj złapałem, to był w Orlu. To czeskiego T-Mobile'a złapałem. I tu po drodze przez chwilę złapałem jakąś sieć i zeszły mi SMS-y. Tak? Jak wczoraj szliśmy, nie? I od tamtej pory nie miałem zasięgu. To jest chyba częściej w ogóle na tym czerwonym szlaku, to częściej jest chyba czeski niż polski. Ten, nie? Operator, no do Gustacha też wczoraj czeski był. T-Mobile czeki, no ja łapałem. O, elektrolity. Dobra rzecz wrzucić do wody elektrolity, bo się wtedy tak woda nie przelatuje przez organizm. Ten taki jest w aptece, takie saszetki. No. One są w ogóle bez smaku. Wrzuciłem jeszcze dwa takie. Panowie, co jeszcze tablety nosujące, bo tamte wsypałem 4,7 na 200 ml, ale to tylko tak jak wodę z kredą pił trochę tak smakowało. Teraz ma jakiś smak? Czy jeszcze jedną rzucić? Czy wiesz co, teraz trochę smakuje jak woda z kredą wyciśnięta z gąbki. Gdyby rogę oddałeś poranek kojota, nie ruszaj takiej szczoteczki. No, trochę dziwne. No ale właśnie... Ale lepszy niż sama woda, nie? Tak, to ma powodować, że ta woda nie przeleci ci przez organizm, tylko wiesz... Dobra, w ogóle to tak, trzeba zmienić kamerę, bo mam ochotę troszkę pofocić, teraz jak będziemy szli w tą stronę.
a nie zgrywa się, bo no 16 no to jest tylko panorama, można robić i nic takiego ten, więc założymy 75-200 i wyciągniemy go uprosa, więc zmieni się obraz, jakość obrazu na tych, ale za to będą jeszcze fotki, jakieś przebitki porobimy, coś tam. To by było, żeby słonko wyszło, bo ono fajnie podkreśla kolory. To jest też spoko. Jest bida, bo wczoraj też wszystko takie szare, nie? Tak, niby wszystko zielone, bo przynajmniej zieleni, ale jak generalnie jak to wrzucasz na film czy na zdjęcie, to trzeba trochę popracować, nie? A ty kiedyś nagrywałeś w płaskim i kolorowałeś, czy nie? Wiesz co, próbowałem tylko na flacie kolorować, nie? Znaczy, generalnie to już musisz mieć albo w ciu umiejętności, bo masz gotowe, nie? Luty, no? Masz gotowe luty pod konkretne marki aparatów, pod konkretne rzeczy, nie? No tylko, że wiesz co, tylko, że jakoś nigdy ten, nigdy mnie to... Nie wchodziłem na płaskim nagrywał. Teraz właśnie robię, bo te zdjęcia właśnie wyglądają bardziej płasko na tym HDR-PQ, nie? Ale mówię, ale jak je zgrywałem na kompa, to one już jak gdyby nie wymagały luta. One były wypełnione, nie? Tylko tu na ekranie aparatu wyglądają tak płasko. Trzeba popatrzeć, trzeba potestować. Zaraz wyciągniemy, bo to no wam mogę coś pokazać, żeby nie było. To jest część plecaka, się odsunę, bo się nie mieści w kadrze. To jest część plecaka, która jest do foto. Waży z piątkę na pewno, nie? A to jest pick design na ten skład? Tak, to jest skład picka, nie? Czy fakt, że tu jest wszystko, jest lampa na wszelkie fale, są zapasowe akumulatory, o, jest mój szabony. Powerbank z półki, do? No powerbank taki solidny, nie? Obiektywy, raz, dwa, trzy, GoPro, zapas baterii, a w ogóle tak, GoPro wyciągamy. Bateryjki sobie gdzieś na wierzch wyciągniemy do GoProsa, żeby były. Jak on jest krótki. W ogóle nawet na to nie zwróciłem uwagi, nie wiem dlaczego, ale przerażająco stało się to moją codzienność. Ta stara Elka to jest taka. Tak, ale wiesz co, ale stara Elka się wysuwa? Tak, się nie rozciąga, a ta cholera się rozciąga. Wiesz co mi najbardziej pasuje w tych kurde, jakie to jest mądre, że tu masz to okienko do regulacji filtra, na przykład polara. Kurde, no przecież w tych tulipanach, w tych dłuższych ogniskowych, tam włożyć paluch, żeby przekręcić, to ciężko, nie? Jest ściereczka do obiektywów, też jest dosyć ważna rzecz, bo niestety w wizerach, wilgoć i na szkłach wszędzie pojawia się wilgoć. Ta wilgoć potem jak taką szmatką zwykłą to się marze i zostaje w ciul paprogów. Kurde, to jest bateria pierdolnicza. Aha, bo tu masz od razu tak, nie masz klapki, tylko od razu to jest część aparatu. Tak, to jest część aparatu. Tak. Tu masz jeszcze 24-105? Nie, 24-78? Tak, 85. Kurde, on jest cięższy niż mój ten 24-105 F4. Więcej szkła. Ale masz... Czekaj, jaki to jest... A, 82. To mam 77, to masz większe, to szkło. Mam po jeszcze też na wszelki wypadek. Ja też gdzieś mam chyba tą płaską tego Fotixa. A ty co masz? A Samyanga? Samyanga 85. On też lekki nie jest, nie? Co? Też nie jest lekki. Ale no nie jest taki jakiś, wiesz, ciężki. Ale czuć, że ten korpus jest taki solidny, nie? Że to nie jest taka jakaś Dua Lipa. If you know what I mean. Nagrywanie timelapsów jest pasjonujące, co? Dla 20 sekund materiału 10 minut nagrywania. To jest hyperlapse medytacja. Meditlapse. Izometria. Napnij telefon. Mamy dla was nowego, lubi Bieszczady. Dobra, 6 sekund też mi styknie. Mówisz? No. Widzę, że jesteś królem cierpliwości. Żegnamy schronisko. Tu jest jakiś prąd. Przecież jest Ameryka. No ale wiesz co, bo to jest stacja pogodowa w ogóle. Tu masz, wiesz, ona mierzy opady, tam są dawianki. Ja nie wiem, czy to jest, wiesz, czy to jest należy do schroniska. Czy to należy na przykład do, wiesz, do jakichś tam, nie wiem, naleśnictwa na przykład, tak? No, no.
O, teraz taka ścieżynka rekreacyjna. Wracamy. Podjęliśmy decyzję, że wracamy tą samą drogą co wczoraj. Może nie tak malowniczo, ale za to. Ale za to łagodne dla ptaka, dla grubasów. Aj, ale już ten, fajnie jest czasami tak właśnie przyjechać, żeby mieć czas właśnie tu usiąść, tam usiąść, nie wiesz, nie walić kilometrów, nie spieszyć się. Bo tu też izerami można się na siedząco nacieszyć, się nagasić, nie? Czy wiesz, co mnie tylko przeszkadza tak naprawdę? Bo chciałbyś zwiedzić dużo miejsc, nie? I niestety, jakbyś chciał zwiedzić dużo miejsc, no to musisz nawalić kilometrów. Albo musiałbyś mieć odpowiednią ilość baz startowych, żeby właśnie nie spiesząc się w poszczególne, dojechać do bazy startowej, poszczególne elementy zwiedzić i możesz się tym nacieszyć, nie? To jest tak, no albo walisz te 25-30 km, no i możesz być, kurde, atletą z super formą i okej, może wtedy coś zobaczysz, ale z reguły dla przeciętnego człowieka tam strzelić te 25 km czy 30, no to jest taka granica, gdzie w pewnym momencie już tylko robisz kilometry. No, już jak gdyby to. Co... Bijesz, tak, tak, tak. Oglądasz buty, nie? No bo już walisz tylko kilometry, już się nie nacieszysz, kto to cię otacza. A już zapomnij na przykład, że sobie staniesz, zrobisz zdjęcie, popatrzysz, no bo to jest tak niedobry, nie? Po prostu. Tak, tak, bo to tak się wydaje, nie? Ale tu zrobić zdjęcie, ustawić aparat, tutaj coś tam. I 15 minut, i 15 minut, i 15 minut. I trasa, która powinna zająć choćby godzinkę, zajmuje 2,5. I to wcale nie jest jakoś dużo materiału, 2,5 godziny. Więc lepiej krótkimi, no tylko że właśnie, kurde, baza wypadowa, nie? No tak naprawdę to tu możesz wystartować co ze Świeradowa albo z Jakuszyc, nie? No, ewentualnie wjechać na Stuch. No ale musisz zrobić kilometry, nie? No. Musisz zrobić kilometry, a wtedy albo, no albo, tak. Już nie mówię o nagrywaniu, bo jakbyś sobie chciał, wiesz, fajne miejsce, o, parę przebitych, sobie nagryć coś, no to ten czas spieprza jak wściekła, jeszcze właśnie, wiesz, zmienić baterię, zmienić obiekty, ustawić coś tam, czy sobie zrobić jakieś slow-mo, coś, to 15 minut to jest nic, nie? Nic. Przypadku, no. Chwila, moment. No, ale dobra, ale dla takich widoków. Pierwszy weekend wakacji myśleliśmy, że będzie trochę więcej ludzi, a tu jest pusto, nie? No. Bo pieszych to w ogóle jak na lekarstwo, nie? Właśnie, bo to zawsze, kurde, na tych szlakach, szczególnie w weekend, no to wciąż ludzi, nie? No. Tutaj jak gdyby, a dzisiaj jestem zaskoczony. Ciekawe, może troszkę pogoda ludzi odstraszyła, bo taka miała być niepewna, nie? Cały czas. No bo tu bywało tak, że się podchodziło pod chatkę górzystów i no, można było na leśnika jednego na dwóch dostać. No. Się nie wyrabiali. Nawet na trawie nie było miejsca, żeby usiąść. Ta. To było zawalone ludźmi, nie? Ta. A dzisiaj luzik. Luzik, arbuzik. Jakaś grupka nocowała tutaj w tym, w schronisku. Narzekali, że wibrator elektryczny tam działa. Taki jest wiatrak na dachu. Rzeczywiście, gwizdże jak opętany. Ale bo dziewczyna mówiła, że to, że gwizdze, to jest jedna rzecz, ale że czuli na ścianie wibracje. No właśnie, a i to ja tu mam mieszane uczucia, bo... No te dziewczyny to nawet na wibracje widzisz. Ja nie, bo trzeba umieć się ustawić albo odpowiednio usiąść, nie? No, wibracja za darmo. Jeżdżą na tych elektrycznych rowerach. Oszukańcy. Właśnie wczoraj się zastanawialiśmy, kiedy taki egzoszkielet zrobią, że będziecie mieli plecak, na plecaku baterię i on będzie tylko będziecie przesuwali nogami, nie? Bo już widziałem budowlane takie egzoszkielety do kładzenia płyt gips kartonowych na przykład. O. To już są takie szelki z ramionami, wiesz, tak? I no. O, także spokojnie jesteśmy coraz bliżej. To by było coś, nie powiem. No mógłby machać nie, wtedy kilometry, nie? Nawet już nie egzoszkielet, ale żeby takie jakieś elektryczne nóżki do plecaka, żeby tak za tobą, wiesz, jak nakręcane zabawki, co były z takimi nogami, wiesz, takimi... A wiem. A to nie możemy sobie, że jest ta firma, która produkuje, cześć, jest ta firma, która produkuje te takie roboty, te psy elektryczne. Ja takiego kupił, załadował na niego, tak. Chociaż myślę, że on by zgasł. To co to tam, co tańczyły ostatnio? Ten to też się tam nazywa Cyber coś tam, ta firma. Tak, oni robią roboty takie na dwóch nogach i na cztery. Zaczęli właśnie od takiego na czterech łapach. Takie coś podobne do psa, tylko bez łba. O. Nie brnij w to.
Ej, w ogóle coś mi się z GoProsem dzieje. Niby pokazuje, że mam pełną baterię, zaczynam nagrywać, zaraz baterię tam coś tam i się wyłącza. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tak jak mówiłem, idziemy do Stasia, do Orla, sprawdzić jak straty po wczorajszej imprezie. Czy była apokalipsa, czy nie. Ale jeszcze chwilę relaksu nad wodą. Idziemy do Stacha na obiad. Może będzie grill odpalony, kiełbaka odpalony. Taki jest pomysł. Zanim GoPro znowu przestanie nagrywać. Wczoraj u Stacha o tej godzinie to nie było żywego ducha w Orlu. A dzisiaj zobaczcie. Full opór, ledwo ławkę żeśmy znaleźli. I to też taką, powiedzmy, oszczędnie stabilną. Jedna deska i piardła. Aha. No dobra, ale się siedzi się. No, ale Harbider tutaj jest dzisiaj straszny. Dzisiaj tak. W porównaniu z wczorajszym to jest trochę taki kontrast. No. Ale wiesz, wczoraj impreza, dzisiaj impreza, nie? No. To u Stasia jest ten... Aż namiot z browarem. Aż strach, kurde, co tam do tego, do wodopoju. No. Co tam się dzieje. No dobra, ale zobaczymy. Coś by zjadł. Jeszcze widzę grill się. Ten. Chwilę odpoczniemy, coś zjemy. O. Wiedziałem, że nie może być tak pięknie. Poszliśmy sobie do Stasia, do Orla. Ponieważ tam dzisiaj u Stasia jest druga część imprezy, która chyba rozpoczęła się wczoraj. Plus świętojańska noc kupały, coś tam. No mucha mi wlazła na obiekt. Przecież to no już szczyt szczytów, naprawdę. No. Już nie wystarczy, że Mara sabotuje mi filmy, to jeszcze ten. Dlaczego ja? Jeszcze mucha. Film bombing! Nie, ale no dobra, musimy do Stasia. Nawodnić się. Więc po osiągnięciu odpowiedniego stanu nawodnienia. I obżarciu się bez przesady, nie? Tak. Długa kiełbaska z grilla, warzywka z grilla, było scypek i nawodnienie. Czy obudowa była tylko z oscypka? Bo środek wyparował, bo leżał chyba przedwczoraj. Na tym tak, roku. Właśnie, nie wiem, bo... W ogóle, kurde, strasznie lubimy pana Stasia, bo to fajny gość. Ale... No potrafi tłum za sobą pociągnąć, jak chyba nikt nigdy w życiu, no nie widziałem. Nikogo takiego. Wspaniały Wodzirej. Pozdrawiamy pana Stasia bardzo. Jakby tam gdzieś trafił na ten, to niech się nie obraża. No, ale porywa tłumy, niewątpliwie. No ale, no i zachciało nam się wejść na Pelikana i potem zachciało nam się wejść na Krągulca. I oczywiście, żeby nadrobić trasy, poszliśmy trasą po Harwesterze. I to był świetny pomysł. Ej, nie gadaj, podobało ci się, jak już złapałeś. Ja nie jestem przekonany, czy ja tu nie jestem, tylko astralnie. Czy ja tam gdzieś po drodze nie zostałem. Myśmy szli, tak myślisz, pod górę z 600 metrów, 700, 800? Ale w pionie? Nie. Tak dystansu. Bo to było przewyższenie fest. No nie? Przewyższenie było fest. Te dziury i te korzenie, nie? No, gałęzie. Taka droga. Ja się zastanawiam, jak oni tam tymi sprzętami jeżdżą. Po tych hamulcach. Przecież to jest, kurde, naprawdę, słuchajcie, no tam gdzie niegdzie to nie szło, no, no nie szło nogi tak podnieść, żeby wejść. Trzeba było obchodzić ten, tam hamulce, tam, kurde, dziury. Jezus Maria. Ale to chyba pewnie mają jakieś specjalne maszyny. To taki zwykły harwester, co jeździ tam po, wiesz, po lasach zwykłych, to by nie dał rady. Ja nie wiem, bo to, wiesz co, to w ogóle wyglądało, jakby to na takich łapach chodzi. Bo to były takie półki przewyższenie, półka przewyższenie, w ogóle wiesz, ten, no ale weszliśmy jakoś, jest pięknie. Ale wiesz, dlaczego nam się tak ciężko szło, bo jeszcze było duszno. Znaczy, raz, że było duszno, dwa, że... Powietrza niż normalnie, nie? Raz, że było duszno, dwa, że jak gdyby tak, posiedzieliśmy trochę u Stasia, najedliśmy się, tak. Co? Tak, napiliśmy się dużo płynów i jak gdyby no było ciężko. Oczywiście organizm zaczął reagować tak, jakby próbował nabrać powietrza, ale bez tlenu, nie? Jakby nam ktoś butlę do nurkowania zamienił na butlę do spawania na przykład, nie? I co gorsza, nie czułem się naspawany.
No nie, nie. Zdecydowanie nie, ale tak, ale w ogóle weszliśmy, jest fantastycznie. Tu są jagodziska, są potężne te jagodziska. Na tyle, że już tutaj jak przeszliśmy od Pelikana do Krogulca, to to się ciężko z kijkami szło, bo się po prostu kijek, jak się kijek przestawiało, to trzeba było nim machać tak bokiem, jak gdyby, nie, żeby kurde nie zahaczać o te, o jagodziska. Ale spoko, na pewno jest to wciul zwierzyny, bo widzieliśmy wciul tropów. Znaczy, ja śledziłem tropy, Marek mówi, że było dużo bobków, ja bobków nie śledziłem. Ja po wilka jestem przyzwyczajony, jestem wyczulony na odchody po prostu wszelkiego typu. No, nawet zastanawiam się, czy nie rozważyć rozpoczęcia kariery w tym. O tych muchach mi się przypomniało. Ej. Smakuje jak gówno, pachnie jak gówno, to musi być gówno, a nie to człowiek. Fuj! To człowiek. Ładnie pachnie, on jest z mięsa. To jest z mięsa. Pszczoły nie tłumaczą muchom, że miód jest lepszy od gówna. Ale ten, i myśleliśmy, że nie będzie meszek, a na Pelikanie były meszki. Tu jest mniej, bo wieje. Tak. Ale są muchy i komary. Tak, są komary, których nie było wczoraj przy chatce górzystów. Meszki przy Pelikanie były. Zobaczymy, jak tutaj wieczorem. Na razie nie ma, na razie są tylko muchy, ale powiedzmy, że z tego całego cieciaraństwa, które fruwa, to mucha jest znaczy denerwująca jest. Ale mniej szkodliwa. Znaczy, no denerwuje, bo siada, no ale tak nie gryzie. No przecież kurde, to co ja mam na łbie dzisiaj, no. Jak jestem pogryziony przez te meszki, to jest coś niesamowitego. To co mam na łydkach i udach, wczoraj miałem krótkie spodnie, to jest w ogóle... Ja to jest w ogóle jakiś dramat, nie? Ale spoko. Opłacało się, bo widoczki fajnie. Są... Zresztą patrzcie sami. Do góry to tam było tak duszno. Tam gdzieś tam będzie zachód, nie? Tak. Może jakiś timelapsik czy coś? No trzymaj się w ręku stabilnie, to nie GoPro. GoPro That's what she said. Film bombarding! Boże, że ja wczoraj nie dołożyłem tam tej planszy z tytułem do tego twojego filmu. To miało być takie, wiesz, Claire 2, krwawe ssanie. Ała, nie. Co? No, zrozumiecie. GoPro niestety odmówiło współpracy. To znaczy, włącza się, nagrywa się i w losowym czasie, po kilkunastu sekundach, się wyłącza. Nie wiem, czy też te baterie może przeleżały za długo, może coś. Zamówię za dwie baterie i przetestuję. Ale pokazywał, że ma tam 80% tych baterii. Tak, ale wiesz, zmieniałeś tryb 50, zmieniałeś tryb 67. Wiesz, może coś w tym, może te baterie, jakieś takie gnioty, niby oryginalne, ale wiesz co. Dziwne. No, zamówimy jakieś, się zamówi jakieś zamienniki i się zobaczy, czy to bateria. Ja zamówiłem zamienniki do tej twojej dziewiątki, takie czarno-żółte, ale to samo. Znaczy nagrywają, nic się nie wyłącza, tylko też za każdym razem jak włączysz inny poziom baterii. 8, 100. 12, także nie wiesz ile masz baterii, ale działa, nie? Elegancko, ale działa. No dobrze, wyspaliśmy się na Krogulcu. W ogóle wczoraj żeśmy poszli spać z kurami. No, 21 coś, nie? Nie, 20 po 22 było, bo patrzyłeś na zegar, była 22.30, nie? Ale 22.30 grzecznie już leżeliśmy w hamaczkach. No. I tak powiem ci szczerze, że do suwak zdążyłeś dosunąć, bo jeszcze dwa zdania zamieniliśmy, nie? No. A nie wiem czemu byłem taki zmęczony. Ja wiem czemu byliśmy tacy zmęczeni wczoraj. Przez niedotlenienie naprawdę było mniej tlenu wczoraj na 100%. Na tym podejściu tutaj, no. Ale na Krogulec... W ogóle warto sobie tu przejść przez Pelikana i Krogulca i nie wiem, na przykład używać map turystycznych, bo na Tuszel nie ma szlaków. Ale ścieżki są zaznaczone. No. Więc śmiało możecie sobie pójść tą ścieżką. Jakby ktoś chciał spać na glebie, to może być ciężko. Tak, bo tutaj jest strasznie duże jagodzisko. To jest w ogóle masakra, nie? Takie kurde po 70 cm wysokości. A do tego w tym jagodzisku, tak ni z gruchy, ni z piertruchy, tu jest strasznie dużo kamlotów i dziury między tymi kamlotami. Więc warto iść z kijkami i sobie stawiać pierwsze kijki, bo ja wczoraj nawet jak żeśmy tu z tego, z Krogulca szli tu, gdzie mamy spać, to tak zaliczyłem, poniżej kolana, nie? Spadłem. Siadłem sobie normalnie, nagle wystawałem tylko do pasa. Ja ci powiem, że to jest jedno z miejsc, których się najbardziej boję, że sobie poskręcam nogi, nie? Tu, w tej godziny jak wchodzisz, bo tu są takie dziury, korzenie, można się zahaczyć. Ja się tu kiedyś wypierdziliłem na głupi ryj jak doktor Rodzeń. Doktor Rodzeń, przepraszam.
No, także, także po spoko, zaraz schodzimy. Będziemy nowy ten, bo wchodziliśmy tą trasą po ratraku, co została, ale dzisiaj sobie jakąś ścieżynkę tam obadaliśmy do samolotu, znaczy do trasy samolot, nie? I ten, i schodzimy sobie, przetestujemy. Także jak coś, to jeszcze nagramy. No bo idziemy jak gdyby, punkt ostatni Stasiu, nie? Klasycznie, jakoś Stasia w ogóle było dużo na tym wypadzie. No. No. No bo on się udzielał artystycznie, to dlatego, wiesz? Tak. Się wybijał się ponad... Tak, tak. Aż go nie poznałem, powiem ci szczerze, tak, no, i ten. Bo, no, ja mówię też, kto to mówi? O, pan Stasiu mówi, o. O, pan Stasiu mówi. Ale nie mówił, co mówił. Nie. Nie, ale to przynajmniej u niego to nie ma zaskoczenia. To jest taki ton jednostajny, zawsze ta sama barwa głosu, jak gdyby jednostajnie, prędko. Bardzo sympatyczny człowiek, bardzo lubimy pana Stasia, naprawdę. A ciekawy cen, ciekawe jak w ogóle wyszła ta impreza im wczoraj. Nie wiem, zobaczymy, jest dość rano, to może jeszcze zwłoki zobaczymy. Zobaczymy, nie zaliczymy, bo to... Dobra, bo mi to tak naprawdę hamaczek został. Do zebrania. Ja muszę być, ale chciałem... Prosimy o nagrywanie. Samolot. A tam... Kurde, macha mi się ten aparat. A tam... Taki niepostrzeżony. Pokażę wam na mapce. Taki jest niepostrzeżony po ratraku droga. Na samego Krugulca. Prosto jak mordę strzelił. No tylko po drodze jest tak. Po drodze tu jest wełnianka. Taki pas 8-10 metrów, nie? Trzeba bardzo uważać, bo można nie dojść na Krugulca lub nie wrócić. To trzeba, na wełniankę trzeba uważać, bo znaczy, że moczary, nie? Że bagna. Ale potem jest rzeczka, ale taka, kurde, ma z pół metra szerokości, kamloty są takie, że spokojnie można przejść jak po blacie. I szlaczek na samego Krugulca wyjeżdżony ratrakiem. I to nie tak jak tam, że kamloty, dziury, tak, tak, tylko tutaj to... Kurde, znaczy on w ogóle wygląda na stary, to nie jest świeży ten szlak, był się zarośnięty trawą, więc widać, że to ktoś wcześniej jeździł, ale ten, ale spokojnie można wejść, nie jest tak stromo i troszkę może naszego, ale ten, ale można przejść i śmiało jest spoko, ale zeszliśmy, kurde, jest cięższe powietrze. Chmury zeszły, ruch powietrza, no na samolocie to obrośnięty tutaj, to ten, ale ruch powietrza żaden. Widać, że jesteśmy 3 dni w lesie, bo much jest tyle. Dookoła nas oczywiście. Muchy sio. Ale teraz to już prosta trasa do pana Stasia. Ostatni przystanek. I koniec tej przygody. Chociaż było fajnie. Mało kilometrów. Ale można było się nacieszyć przyrodą. Ale za to dużo meszek. No, bez kitu, jestem tak pogryziony. Jak mi się uda, to wam... Ale to już po prostu się do domu. Wstawię wam, no, a ja wam wstawię, jak moje nogi wyglądają. Jak Biedronka wyglądam. Taki pogryziony, takie czerwone plamy. Ja pitole, koniec świata. Wczoraj wieczorem to... Tak się, kurde, drapałem noga o nogę, że jakby ktoś daleko szedł, to pomyślał, że coś niecnego robię w tym hamaku. Dałby Bóg. O, bez trzymanki. Jesteśmy z powrotem u Stasia. Zaraz zbieramy się już do domu. Ale muszę wam powiedzieć, takie 3 dni chillout. Piątek, sobota, niedziela. Nie musicie mieć czarnego pasa z survivalu. Nie musicie mieć jakiejś wygibanej kondycji. Krótkie odcinki. Po 3-5 km naprawdę wystarczą te 3 dni, powiedzmy, zrobić sobie tam te, powiedzmy, od 15 do tych 25 km, ale właśnie nie skupiać się na tym, żeby napitolić kilometrów, nawalić kilometrów, bo skupić się na tym, żeby czerpać ten spokój, ten chill, taki ten kolor, który tu jest, tą atmosferę, która tu jest, żeby się nacieszyć właśnie górami, żeby się nacieszyć takim czasem dla siebie. Nie ma zasięgu komórkowego, nikt nie dzwoni, nikt nic nie pisze i świat naprawdę się nie zawali w ten krótki czas. Polecam wam serdecznie, polecam wam wypady w Izery, w ogóle wypady w góry, ale Izery to są takie, wiecie,
Ja jestem gruby i w ogóle nie mam kondycji i w ogóle to Izery są takimi górami, gdzie można zasmakować wciul przyrody, a jednocześnie po powrocie po trzech czy ponad czterech dniach nie czuć się wypluty, nie wracacie do domu, żeby odpocząć po odpoczynku, nie? Petarda. Pośmialiśmy się, było śmiesznie. W niektórych momentach może rzeczywiście gdzieś tam wczoraj to ten podejście na tego pelikana, no to było grubo, nie? Ale i pogoda taka była łaskawa, trochę tam popadało, ale jak na Izery to tak niedużo, trochę wiatru, chmurki są, więc nie ma lampy z nieba. Naprawdę przyjeżdżajcie, polecam wam tą formę wypoczynku. Dużo lepsze niż siedzenie, gapienie się w telewizor. Albo ścinanie trawnika co tydzień, bo... Uwierzcie mi, że to... Na razie, do zobaczenia. Może na jakimś szlaku. A może na jakimś filmie. Zobaczymy.